Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Mariusz Strzelecki i temat prezentacji widzicie na ekranie. Dzięki za przyjście na dzisiejszego dżuga. Szwajcarski scyzoryk w rękach inżyniera. Na początek mała zagadka. Dlaczego ten szwajcarski scyzoryk? To jest kadr z intro pewnego serialu lat 80., 90., kto wie z jakiego. MacGyver, to jest MacGyver. Nawet zobaczcie, tutaj jest przycisk play, mogę puścić. No właśnie, po rękach. Nie? Ojej, jest dźwięk z kitu. To jest MacGyver. MacGyver miał swój scyzoryk, który pomagał mu wyjść z różnych opresji w różnych momentach. Prawie, myślę, że w każdym odcinku gdzieś tam ten scyzoryk grał jakąś rolę. Jak byłem mały, to bardzo lubiłem MacGyvera i bardzo chciałem mieć taki scyzoryk, ale jeszcze sobie takiego nie kupiłem. Szwajcarski scyzoryk w rękach inżyniera. Co z tym inżynierem? Jeżeli myślicie o tym, jeżeli wyobrażacie sobie słowo inżynier, możecie sobie wyobrażać takiego pana, który ma kask, który ma jakąś tam kamizelkę i coś tam pokazuje, jakieś plany. Ale nie o takiego inżyniera mi chodzi. Możecie myśleć nad takim inżynierem, który coś projektuje, jest jakaś, widać, maszyna, jakaś hala, jakieś konsultacje, ale to też nie o takiego inżyniera chodzi. Dzisiaj zastanowimy się nad inżynierem, takim inżynierem, który siedzi pewnie w ciemnym pomieszczeniu, pewnie ma bałagan na biurku. Na ekranie ma jakieś różne znaczki i to, co on tworzy, to jest bardziej wirtualne niż fizyczne. Nie wiem, jak to się stało, że jakiś czas temu rzeczywiście zawitała taka moda do Polski, żeby programistów, administratorów i innych ludzi z IT nazywać inżynierami. Wiecie, inżynier programowania, danych, inżynier systemów. Brzmi to fajnie, brzmi to dość, wiecie, tak poważniej, brzmi jakbyśmy zawsze wiedzieli, co robimy. Mniej więcej, a dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy takiemu inżynierowi Kafka Connect może być takim scyzorykiem. Pochylimy się nad trzema zadaniami albo wyzwaniami, które taki inżynier dostanie i zobaczymy, czy ta Kafka Connect mu w czymś pomoże. Ale zanim przejdziemy do live demo, małe wprowadzenie do Kafki. Czym jest Kafka? Kafka reklamuje się jako Distributed Streaming Platform, czyli taka platforma do ogólnie przetwarzania strumieniowego. Już nie wchodząc w szczegóły, jak Kafka działa w środku, no to możemy sobie wyobrazić to jako jakiś klaster, który łączy ze sobą producentów i konsumentów danych. Czyli są jakieś procesy albo osoby, które chcą nam coś powiedzieć, one wysyłają te dane do Kafki, to są producenci, mamy też konsumentów, którzy podłączają się do Kafki, żeby te dane z Kafki odczytywać. Kafka jest takim, powiedzmy, buforem między tym producentem a konsumentem. Co ciekawe, Kafka sama w sobie nie wpływa na to, co możemy na nią wysyłać. Tak naprawdę wysyłamy tablicę bajtów, Kafka nie ingeruje w ogóle w treść. I możemy wysyłać cokolwiek. Najczęściej w takich pierwszych implementacjach się wysyłało JSONy, dlatego że najłatwiej dogadać z producenta, z konsumentem, takim formatem danych, który łatwo serializować i zderializować. Przy czym JSONy nie są za bardzo wydajne, jeśli chodzi o ich przechowywanie w dużych ilościach, bo wiecie, to jest format, który jest bardziej czytelny dla człowieka niż dla maszyny. Dlatego zaczęto pakować te rzeczy i nastąpił taki duży ruch na Kafce w stronę AVRO, formatu binarnego, takiego, że schemat jest przechowywany osobno, a my tylko publikujemy nasze tablice bajtów, które można odszyfrować mając schemat. Więc w ekosystemie Kafki pojawił się taki moduł, który jest określany nazwą Schema Registry. Moduł, na który producent wysyła schemat, w jakim będzie publikować wiadomości, gdzie schemat to jest lista kolumn i ich typy. No a później wysyła nam tablicę bajtów na Kafkę. Konsument pobiera sobie ten schemat, wie, jak odszyfrować te tablice bajtów i może z nimi pracować. Dzięki temu wiadomości są skompresowane i też serializowane i deserializowane wydajniej. W ekosystemie Kafki pojawił się też taki komponent Kafka Streams API, biblioteka, w zasadzie framework, można powiedzieć biblioteka do pracy z Kafką, jeżeli naszym źródłem wejściowym danych do naszej aplikacji jest Kafka i wyjściem też ma być Kafka. Czyli jeżeli mamy do napisania aplikację, która ma działać tylko w obrębie Kafki, to Kafka Streams API jest bardzo fajnym frameworkiem. Przy odpowiednim ustawieniu zapewnia nam exactly once processing, czyli dostarczanie wiadomości dokładnie raz, nawet w rozproszonym środowisku, co jest dość ciekawym featurem.
Oprócz Kafka Streams API mamy też taki moduł, też takiego standardowego ekosystemu, tutaj u góry REST Proxy. To dla klientów, którzy nie chcą się integrować z tym binarnym protokołem Kafki. Jeżeli chcą rozmawiać RESTem z Kafką, jak najbardziej mogą publikować i subskrybować wiadomości z użyciem RESTa. No i to jest część takiego ekosystemu Kafki, tego Distributed Streaming Platform. Oprócz tego mamy jeszcze moduł, który jest bohaterem dzisiejszej prezentacji, to jest Kafka Connect. Teraz czym jest Kafka Connect? Kafka Connect to, można powiedzieć, framework, ale też taki serwer wtyczek do synchronizacji, do komunikacji Kafki z innymi systemami, z bazami danych, z systemami kolejkowymi, ze wszystkim innym, co już istnieje. Jak się narodziła Kafka Connect? No, Kafka służy często do komunikacji między mikrousługami i wtedy ten kod, który obsługuje wiadomości albo je wysyła, jest, powiedzmy, customowy, każdy pisze swój, ale czasami chcemy na przykład Kafkę zintegrować z Rabbitem, żeby wszystkie wiadomości szły z Kafki na Rabbita. No, można to zrealizować pewnie w kilka sposobów, ale można zrobić to dość uniwersalnie, więc dużo lepiej jest zrobić taki uniwersalny moduł, który będzie można wykorzystać wiele razy i zreplikować. W Kafka Connect działamy z użyciem pluginów. Pluginy mogą być źródłami danych, wtedy określamy je mianem Kafka Connect Sources, czyli takie wtyczki, takie aplikacje, które odczytują dane z systemów i wrzucają je na Kafkę, albo mogą być sinkami, takimi, powiedzmy, destynacjami danych, kiedy dane wyciągamy z Kafki i one mają gdzieś trafić. Teraz, co oznaczają te ikony po lewej i prawej stronie, o tym sobie za chwilę porozmawiamy. Właśnie, Kafka Connect. Rozszerzamy ją przez wtyczki, czyli instalujemy taki prosty serwer aplikacji Kafka Connect, a później przez instalację odpowiednich wtyczek możemy rozszerzać funkcjonalności na podłączanie do nowych systemów, dostarczamy je jako jary, czyli dość uniwersalnie. Kafka Connect jest bezstanowa i tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bo jak oprogramowanie, które ma przesyłać dane skądś dokądś i ma nie zgubić tych danych, jak może nie mieć swojego stanu? Działa to w ten sposób, że Kafka Connect opiera się o Kafkę. Kafka sama w sobie ma duże gwarancje tego, że te wiadomości nie będą utracone, więc jeżeli coś w Kafce Connect ustawiamy, albo jeżeli jakiś status czegoś się zmienia, to Kafka Connect publikuje wiadomości na Kafkę i w ten sposób możemy też budować cały klaster takich aplikacji. Właśnie, możemy budować klaster, ponieważ wszystkie jakby nody naszego klastra komunikują się przez ten sam interfejs, mamy wysoką dostępność za darmo, high availability, czyli możemy sobie rzeczywiście uprodukcyjniać bardzo proste rozwiązania. Jeśli chodzi o gwarancję dostarczenia wiadomości, czyli taką pewność, czy na pewno wiadomość wyjdzie z tego źródła i wyląduje na Kafce, albo czy wyląduje na tej destynacji, to zależy od implementacji. Najczęściej to jest at most once, czyli zezwalamy Kafce Connect na dopisanie kilku duplikatów. Czasami to jest exactly once w niektórych konektorach, zależnie od implementacji rozwiązania, z którym będziemy się łączyć. Co jeszcze? Prosty szczegół, jeżeli na Kafkę opublikujemy wiadomość, ale nie całą chcemy zobaczyć w tym naszym docelowym miejscu. Możecie sobie wyobrazić, że na przykład integrujemy jakąś bazę danych, na naszej Kafce są dane osobowe, na przykład numery telefonów, nie chcemy, żeby tam trafiły. Możemy użyć czegoś takiego jak Single Message Transformations, to jest lista gotowych klas, dość łatwo konfigurowalnych, które nam są w stanie zrobić proste transformacje tych wiadomości na samym poziomie Kafka Connect. No właśnie. Przejdźmy do zadań, wyzwań naszego inżyniera. Nasz inżynier w firmie, w której pracuje, czuwa nad usługą, która zajmuje się przechowywaniem danych użytkowników. To jest taki CRUD użytkowników. Wiecie, to jest taka dość korowa usługa w każdej firmie, więc wiele mikrousług się do niej łączy, żeby pobrać dane użytkownika, czy żeby je zaktualizować. No i to sobie działa na MySQL-u, bez problemu, sobie śmiga, ale w firmie oprócz inżyniera mamy też architekta. Architekt wrócił z konferencji i mówi, że właśnie wyszedł Postgres 12, jeszcze 4 tygodnie temu, no i wszystko migrujemy na Postgresa 12, bo to jest w ogóle super i to rozwiązuje wszystkie nasze problemy, które mieliśmy, migrujemy co się da. No i okej, tak naprawdę nasz inżynier jest zadowolony, bo już wcześniej myślał, że to się może wydarzyć i wymyślił sobie taki kod, który enkapsuluje to zapisywanie danych do bazy, tą persystencję, zaimplementował takie user repository, tam jest jakiś MySQL i wszystkie zapisy do bazy przechodzą przez tą jedną metodę save.
Więc nic prostszego, dokładamy tam jeszcze jeden klocek, takiego sobie Postgresa. No i dokładamy w tej metodzie save tą linię, żeby to zapisać do tego Postgresa. No i w zasadzie dwie linie, no i jeszcze pewnie trochę konfiguracji i załatwione. Kolejnego dnia przychodzi nasz inżynier, mówi, o super, w zasadzie wszystko działa, na testówce można zobaczyć, jest super. No i wygląda rzeczywiście prosto, ale na tej testówce w Postgresie pojawiają się tylko nowi, zmienieni użytkownicy, czyli ci, którzy już byli w tej bazie, no tam się nie pojawiają. No wiadomo, jest jakiś taki stan początkowy bazy, my go nie przenieśliśmy, więc tak naprawdę tylko nowe zapisy tam się pojawiają. O, inżynier mówi, no da się to pewnie zrobić, pewnie jakaś przerwa techniczna, byśmy zrobili tam 15 minut, przerzucimy jedną bazę do drugiej i będzie super. Ten Postgres na razie ma służyć w zasadzie tylko do zapisu danych, czyli tam mają lądować dane, on będzie przechodzić przez jakieś jeszcze walidacje, jakieś może restarty, bo może będzie trzeba coś przekonfigurować, więc architekt pyta, ok, ale jeżeli będę restartować teraz tego Postgresa i on będzie niedostępny przez minutę, no to czy to jest jakiś problem? No trochę jest, dlatego że nasz zapis przechodzi przez jedną metodę. Jeżeli do MySQL-a zapiszemy, a do Postgresa już nie, to czy to znaczy, że mamy wycofać zapis na MySQL-u? Tak, może nie, pewnie można to gdzieś zakolejkować, pewnie można zrobić jakieś retrye, coś kombinować. No, da się to zrobić. Ale ktoś z zespołu pyta, a co z RODO? Więc inżynier mówi, ale o co chodzi z RODO? No, prawo RODO mówi, że każdy ma prawo do bycia zapomnianym. Czyli jeżeli ktoś podpisze umowę z jakąś firmą, to może napisać maila, poproszę o usunięcie moich wszystkich danych. No, do tej firmy do tej pory zgłasza się, nie wiem, jedna osoba na miesiąc, więc nie ma żadnej implementacji. Administrator ma taki gotowy template SQL-a, w którym wkleja sobie ID tego użytkownika, puszcza na bazie i czyści kaszę i wszystko jest super. Raz na miesiąc, nie ma sensu to czegoś dewelopować. No i pytają inżyniera, czy to się po prostu skasuje też z Postgresa. No, on mówi, no nie, no bo jak? To nie przechodzi przez aplikację, to jest w ogóle modyfikacja stanu bazy gdzieś poza, w ogóle, wiecie, on nawet o tym nie wiedział. Jak sobie z tym poradzić? No, można jakoś porównywać te stany baz, coś kombinować, ale zobaczcie. Nasz inżynier zaimplementował to, co mamy po lewej, czyli nasza aplikacja czuwa nad tym, żeby synchronizować stan dwóch baz, a tak naprawdę architekt chciał tylko to, co mamy po prawej, czyli żeby aplikacja działała sobie jak działa, ale żeby ktoś inny synchronizował dwie bazy, MySQL-a i Postgresa. No i teraz, gdyby to był MySQL i, nie wiem, nowsza wersja MySQL-a, no to pewnie dałoby się ustawić replikację między tymi bazami i one by się same dogadały. No ale to są dwie bazy w różnych technologiach. Można używać SQL-a, one mają sterowniki JDBC, ale poza tym nie mają wiele wspólnego. Więc jak synchronizować dwie bazy ze sobą? Na szczęście nasz inżynier słyszał kiedyś o Kafka Connect, że Kafka Connect pozwala coś tam sobie posynchronizować, no i postanowił zobaczyć, czy to się sprawdzi. Powiedzcie, taka czcionka jest ok? Tego terminala? Za mała, za duża? Za mała? Jest ok? Dobra. Przyda nam się trochę tych terminali. Za mała? Aha, w tych mniejszych. Już powiększam, faktycznie. Dobra. Zrobię dużą. Teraz jest ok? Dobra. Jak byłoby za małe, to krzyczcie. Na razie nic tutaj nie mamy. Postawimy tego naszego MySQL-a. Docker Compose. Mam tutaj takiego Docker Compose'a. MySQL. A tam jeszcze tworzą się jakieś wolumeny, mało istotne. No i ten nasz MySQL wstanie. On tam ma jeszcze taki skrypt inicjalizacyjny, się trochę wypełni danymi. Zajrzyjmy, co tam w środku jest. Docker exec. Hasło jest Toruń Dżuk, a baza się nazywa demo. Mamy naszą jedną tabelę użytkowników, czyli nasz jakby stan początkowy. Zobaczycie sobie, że nie ma tam za dużo danych. Mamy dwóch użytkowników, a to po to, żeby, wiecie, żeby oni się zmieścili na jednym ekranie. Nie ma też za dużo pól. To tak też, żeby po prostu nie było za dużo klepania. Mamy ID, mamy imię, mamy e-mail i mamy jakiś opis, który na razie jest nulem. No i właśnie. Co z tą Kafką Connect? Po pierwsze, żeby użyć Kafki Connect, musimy mieć w systemie działającą Kafkę. Być może w tej firmie, w której inżynier działa, ta Kafka już gdzieś stoi, już jest wykorzystywana. Kafka wymaga Zookeepera, żeby wcześniej wstał. Mi tutaj Docker Compose ustawił oba komponenty. Na razie nasza Kafka jest pusta.
Kafka Topics, może ja wyciszę ten wspaniały dźwięk. O. Kafka Topics List. No, nic nam nie wyświetliło, albo nie zadziałało, albo Kafka jest pusta. Raczej jest pusta. Dostawmy jeszcze app-d connect. Dostawmy naszą Kafkę Connect. Kafka Connect wymaga repozytorium schematów, czyli tego narzędzia do przechowywania danych, jeżeli chcemy wymieniać się danymi binarnymi, dlatego wstały obie te usługi. No i teraz chwilę to wstaje, dlatego że Kafka Connect, on musi sobie przeskanować, jakie pluginy ma dostępne. Ja tych pluginów trochę na potrzeby dzisiejszego demo dołożyłem. Jeżeli damy mu trochę i zrobimy sobie Kafka Topics minus list, to zobaczycie, że już pojawił się nasz pierwszy topic schemas. To jest dość ciekawy topic, bo schema registry, tak jak Kafka Connect, też jest bezstanowe. Czyli możemy sobie postawić wiele instancji, one się wszystkie synchronizują tak samo przez Kafkę. Jeżeli Kafka Connect wstanie, no to pojawiają się takie topiki, dzięki którym powiedzmy te nody klastra Kafka Connect się wymieniają danymi. Nasz Connect wstał, czas wypełnić go danymi. Jak na razie nasze dane w MySQL-u to są jakieś statyczne dwa rekordy. Zróbmy połączenie między MySQL-em a Kafką. Używamy do tego tych konektorów. W naszym przypadku użyjemy konektora z projektu Debezium. To jest taki chyba finansowany przez Red Hata, a przynajmniej tak był rozpoczęty w Red Hacie. Konektor, który jest dość ciekawy, dlatego że on podłącza się do MySQL-a, udając replikę. Zobaczcie ten nasz MySQL. On jest dość prosty w konfiguracji, ale on ma między innymi napisane, że wszystkie bin logi, czyli te logi replikacji mają gdzieś tam być przechowywane. I ma też informację, że binlog format jest row, czyli każdy wiersz, który zostanie zmieniony w MySQL-u, odkłada się w jakimś takim logu. I Kafka Connect Debezium MySQL Source Connector jest w stanie wpiąć się do tego binlogu i coś z tym zrobić. Teraz, jak używamy Kafki Connect? Kafki Connect używamy przez API restowe, ona domyślnie słucha na takim porcie 8.0.8.3 i wrzucamy tam konfigurację przez to API restowe. No właśnie, jak wygląda taka konfiguracja? Zobaczycie, że nie jest zbyt trudna. Dodajemy jakąś nazwę, w naszym przypadku MySQL Source, to jest nazwa konektora, będziemy się tak porozumiewać z Kafką. Mówimy, jaka klasa ma zostać użyta do uruchomienia tego konektora. Podajemy namiary na MySQL, użytkownika, hasło. Mówimy, którą bazę ma tam wciągać, no i kilka powiedzmy jakichś technicznych szczegółów. Teraz co się wydarzy, jeżeli taki konektor uruchomimy? Localhost connectors i wrzucimy tutaj właśnie connect MySQL source. Po wrzuceniu go do Kafka Connect metodą post na endpoint connectors pojawia się 201 created, wyrzuca nam się nasza konfiguracja. No i coś tam się zadziało. Co się zadziało, możemy zobaczyć przez wylistowanie jeszcze raz naszych topików. Zobaczcie, że pojawiły się trzy nowe topiki: MySQL, MySQL demo users i jakieś schema changes. Nas będzie interesować ten demo users. Zobaczmy, czy coś tam może zostało opublikowane. Kafka, Avro, Console Consumer, Topic. Tak i od początku. Podłączymy się takim konsumentem konsolowym, żeby odczytać wiadomości. Dobieramy się tutaj przez Kafka, Avro, Console Consumer, dlatego że te wiadomości są binarne. Tutaj potrzeba trochę komunikacji z naszym repozytorium schematów. No, ja to przepuszczę jeszcze przez JQ, żebyśmy zobaczyli, co tam się dzieje. Ale zobaczycie, że pojawiły się dwie wiadomości. One są dość rozbudowane. One mają bardzo dużo metadanych, takich jak source, informacja, jaki to był MySQL, jaka to była wersja konektora, ale mają też dwa pola, które się nazywają before i after. I teraz dzięki temu, że Kafka konektor był w stanie podłączyć się do tego binlogu MySQL-a, to był w stanie dowiedzieć, jaka była wartość wiersza przed i po zmianie. Teraz w jaki sposób on to wykorzystuje? Jeżeli na przykład decydujemy się wstawić na nowego użytkownika, insert into users values default imię na C, Celina i jakiś nul. Zobaczycie, że chwilę po wstawieniu rekordu na Kafce pojawia się nowy komunikat z tą naszą Celiną, która się właśnie pojawiła. Ten klucz główny, który nadaliśmy, on też się tutaj pojawia. Czyli tak naprawdę mamy idealną synchronizację między MySQL-em a Kafką. Każda zmiana w MySQL-u gdzieś tam wyląduje sobie na Kafce. No ale docelowo chcieliśmy wypełnić naszego Postgresa, więc uruchommy naszego Postgresa.
Docker compose app-d Postgres. Uruchomił się Postgres, 12. On pewnie będzie dość pusty. Docker exec. Na razie nie mamy tam żadnych tabel, żadnych relacji, no ale chcemy, żeby te dane się tam pojawiły. I do tego potrzebujemy skonfigurować ten drugi typ konektora, czyli sync konektor. Na razie mamy source konektor, wciągamy dane z MySQL do Kafki, musimy je przerzucić jeszcze z Kafki do Postgresa. Teraz w jaki sposób definiujemy sync? W naszym przypadku użyjemy sobie takiej klasy JDBC Sync Connector, czyli takiego, gdzie w zasadzie możemy użyć dowolnej bazy wspierającej JDBC. Mówimy, jaki topik chcemy odczytać, podajemy szczegóły podłączenia do tego JDBC. No i ustawiamy jeszcze dwie rzeczy. Taki parametr jak transforms, to jest to single message transformations, o które wspomniałem na jakimś slajdzie chwilę wcześniej. Po pierwsze, wykonamy taką metodę unwrap, która jest określana przez transformację extract new record state, bo nie potrzebujemy w Postgresie tych wszystkich metadanych, które Dibizium opublikował na Kafkę. Tak naprawdę potrzebujemy ściągnąć tylko aktualny stan, bo to nas interesuje w naszej bazie, do której się synchronizujemy. No i jeszcze jedna rzecz. Domyślnie ten konektor działa tak, że nazwa topika jest nazwą tabeli, nasz topik ma jakieś kropki w środku, więc musimy z tego naszego, z nazwy topiku wyciągnąć tą trzecią wartość, czyli to, co jest po drugiej kropce, ten trzeci człon i to będzie nasza nazwa tabeli. No, potem mamy jeszcze kilka takich ustawień, powiedzmy technicznych. Wstawmy nasz konektor do Kafka Connect. Jest taki skrót, jeżeli używacie HTTP/IE, nie trzeba pisać localhost, wystarczy pisać dwukropek, super sprawa, wczoraj się dowiedziałem. Wstawiamy sobie nasz Postgres Sync Connector, zobaczycie, że znowu dostaliśmy komunikat HTTP/201, coś się stworzyło, no i coś tam się może dzieje. No zobaczmy, czy jakieś relacje się pojawiły w Postgresie. No rzeczywiście, pojawiła się relacja, pojawiła się tabela users, przeczytajmy sobie jej zawartość. Super. Dostaliśmy idealną kopię tego, co mamy w MySQL-u, bo w MySQL-u mamy już 3 rekordy. Ale wstawienie rekordu do bazy, no to jest dość prosta sprawa. To jest jakaś addytywna operacja. Zobaczmy, jak działają inne, na przykład aktualizacje. Update users set description. No, niech będzie, że Basia nas pozdrawia. Wrzuciliśmy to sobie. Mocno wierzymy w to, że ta wiadomość się pojawiła na Kafce, więc docelowo być może wyląduje w Postgresie. Zobaczcie, rzeczywiście, update zadziałał. Co jeżeli zrobimy delete? Delete from users where id równa 1. Jeżeli ta komunikacja też zadziałała tak, jak powinna, to powinniśmy, ten rekord powinien zniknąć. Zobaczcie, że działa dokładnie tak, jak chcieliśmy. Tak naprawdę zobaczcie, co się wydarzyło. Zbudowaliśmy sobie taki system. Taki system, że Kafka Connect, ten konektor źródłowy, zbiera nam dane z MySQL-a, w zasadzie z binlogu MySQL-a, wrzuca je na Kafkę, a ten konektor drugi, ten Confluent JDBC Sync, on wyciąga te wiadomości, przepakowuje je trochę, żeby obciąć metadane, wrzuca je do Postgresa. Co tutaj uzyskujemy? Uzyskujemy na przykład wysoką dostępność, dlatego że możemy tych instancji Kafka Connect ustawić wiele, one się ustabilizują i każda zajmie się strumowaniem swojego topika. Jeżeli Postgresa na chwilę wyłączymy, a później go ustawimy, to on wciągnie wszystkie zmiany, które się pojawiły od czasu restartu. Także w zasadzie dostajemy idealną synchronizację dwóch baz ze sobą. No i nasz inżynier przychodzi i mówi, no zrobiłem to teraz z użyciem Kafka Connect. Działa fajnie. No i w zasadzie możemy to wdrażać. Chwila się tylko podłączę, żeby było mi słychać na nagraniu. Jest, dzięki. Dobra. No właśnie, ale architekt mówi, ale no w zasadzie dwie bazy SQL-owe to łatwo połączyć, ale jeszcze mamy jedną bazę, Mongo. Do Mongo lądują zalogowania użytkowników. Mongo, wiecie, nie wspiera SQL-a, nie wspiera w ogóle schematów. Tam się pojawiają dane w ogóle bez schematu, JSON-y. No i czy można by jeszcze to Mongo połączyć do Postgresa? Fajnie by było, jak już tego Postgresa przechodzimy w całej firmie na Postgresa, to dostawić tam jeszcze synchronizację, żeby Mongo się synchronizowało.
No i nasz inżynier znowu siada chwilę, doczytuje nagle, że jest taki konektor w Divizium, który potrafi zbierać dane z Mongo. Pytanie, czy on się jakoś różni. Postawmy najpierw jeszcze nasze Mongo. Gdzie my je postawimy? Może tu. Albo nie. Docker compose app-d Mongo. Jak już ustawimy nasze Mongo, jeszcze jest taka rzecz, że trzeba je zainicjalizować. Musimy Mongo mieć ustawione w tryb replika setu, żeby Divizium działało, czyli w taki tryb, powiedzmy, z replikacją, ale nie pamiętam, gdzie to jest. To jest tu. To jest taki prosty skrypt, który nam ustawi ten replika set. On może zostać ustawiony dopiero po uruchomieniu serwisu. No i doda nam użytkowników z odpowiednimi prawami. Ten użytkownik Divizium musi mieć pewne prawa do odczytu tego tak zwanego oploga mongowego. Jeszcze jedna rzecz, której też nie pamiętam. Używamy dobrych praktyk, więc Mongo używamy osobnej bazy do autoryzacji, osobnej bazy i innej bazy do przechowywania danych. Podłączyliśmy to się do naszej bazy demo. No i na razie ona jest pusta. Show collections. Zasymulujmy sobie jakieś dane. User actions. No. Tak jak Wam mówiłem, do Mongo wrzucamy dane o dowolnym schemacie, więc nie określamy nigdzie schematu, wrzucamy JSON-a. User ID niech będzie tak zapisany. Później mamy jakiś timestamp, który niech będzie datą. I do tego jeszcze IP tego użytkownika. Powiedzmy, że to jest kolekcja, która przechowuje dane o jakichś zalogowaniach użytkownika, to IP może tam jest przydatne. Mamy naszą kolekcję w Mongo, no i to jest nasz jakby stan bazowy, chcielibyśmy go znowu zsynchronizować z Postgresem. Jak to robimy? Używamy Divizium. Konektor jest równie prosty w konfiguracji co MySQL-owy. W zasadzie podajemy jaka jest nazwa klasy i mówimy, jaka jest lokalizacja naszego Mongo, więc instalujemy. No, nie napisałem post. W zasadzie jakbym nie napisał post, to wiecie, że też nie trzeba tego pisać, też się wczoraj dowiedziałem. Że jeżeli wrzucimy jakieś, to żeby on wrzucił jakiś plik na wejście, to on to wrzuci automatycznie postem. Super sprawa, naprawdę. Całe życie używałem curla i się chyba na niego obraziłem. No dobra, coś się pojawiło. Zobaczymy, czy coś się pojawiło na naszej kawce. Kawka topics list. Ale zobaczcie, pojawił się nasz nowy topic. Mongo demo user actions. Możemy się spodziewać, że Divizium znalazło naszą kolekcję i wyciągnęło tam dane, więc podejrzyjmy sobie te dane. Bin, Kafka, Avro. Topic. No i JQ. No właśnie. Mamy metadane, tak samo jak przy MySQL-u. Mamy operację, mamy jakiś timestamp, ale no nie mogliśmy się spodziewać, że te dane się pojawią w jakiś sposób ustrukturyzowany, skoro w Mongo one są widziane jako JSON. Mamy JSON-a, jeszcze tak wiecie, wciągniętego. A, jeżeli tutaj widzicie takie string, to jest akurat format Avro. Po prostu after może być powiedzmy nulem albo stringiem, więc to jest taka powiedzmy user-friendly wersja Avro, które może przyjmować wiele wartości. No dobra, chcielibyśmy to zobaczyć w Postgresie, no ale nie jako JSON-y. Dlatego, że no, może w Postgresie jest kilka funkcji, które potrafią pracować na JSON-ach, ale chcielibyśmy mieć z tego jakąś porządną tabelkę. Straszy tutaj. Dobra. Raz, raz. Myślę, że będzie słychać. Właśnie. Zobaczmy, co możemy zrobić. Postgres Mongo Sync. Właśnie, możemy znowu użyć naszego JDBC Sync konektora, który dobrze znamy i wiemy, że potrafi pisać do dowolnej bazy JDBC, ale wykorzystamy transformację, którą dostarcza Divizium, extract new document state. Ta transformacja jest na tyle sprytna, że ze stanu dokumentu będzie w stanie wyciągnąć też schemat dokumentu i zbudować ten schemat odpowiednio w tej bazie, do której będziemy zapisywać. Zobaczmy, czy to zadziała. HTTP. 8083 connectors i wrzucamy tutaj. Poleciało 201 created, więc jest szansa, że coś się pojawiło. Poglądamy relacje w Postgresie i rzeczywiście to user actions się pojawiło jako zwykła tabelka. Jeżeli podejrzymy
nasze User Actions, to zobaczycie, że to jest rzeczywiście tabelka, która ma swoje kolumny, ma jakieś typy danych i w zasadzie to działa bardzo fajnie. Można by pomyśleć, synchronizacja NoSQL-a z SQL-em, coś, co wymagać będzie przynajmniej trochę kodowania. Okazuje się, że w Dbizium już o tym pomyśleli i wszystko zrobili za nas. Jest kilka niedociągnięć, bo na przykład jako datę wstawiliśmy jako new date, a tu się pojawia jako Unix timestamp, także pewnie dałoby się to zrobić jeszcze może trochę lepiej, ale i tak nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę to, że połączyliśmy bazy, które nigdy nie były projektowane do tego, żeby się połączyły. W tym ćwiczeniu, w tym naszym pierwszym wyzwaniu naszego inżyniera, zbudowaliśmy sobie taki system, że mamy w naszym sercu Kafkę, mamy dwie bazy, które mają swoje source konektory. One mają ustawioną w jakiś sposób replikację, więc Dbizium jest w stanie odczytać te dane. One wrzucają się na Kafkę i odpowiedni sync, JDBC Sync Connector, wrzuca je do Postgresa. No okej, ten system działa. Możecie mi uwierzyć, że on działa dość dobrze. W sensie to są ustawienia, które można zastosować na produkcji. Nie trzeba tam dużo tunować do tego, żeby to rzeczywiście działało super wydajnie. I to, co jest dla mnie istotne, to jest to, że nie napisaliśmy ani linijki kodu. Nie mamy ani linijki kodu do przetestowania, żadnego edge case'u do sprawdzenia. W zasadzie ufamy, że ktoś to dobrze napisał. Ten kod w Dbizium jest super dobrze przetestowany. Tam wstają kontenery, one się ubijają, restartują, jakieś tam symulują przepełnienie dysku. Tak naprawdę działa to bardzo dobrze. A my nie musieliśmy robić nic, wykorzystaliśmy gotowy kod. Skonfigurowaliśmy go co prawda JSON-em, ale ja nie wiecie, JSON to nie jest kod. To jest jakiś tam fragment konfiguracji, key value. Ta dokumentacja jest dość dobra i rzeczywiście prowadzi za rękę w takich sprawach. Można pytanie, a co jeżeli byśmy jakąś literówkę zrobili w tym JSON-ie? Czy Kafka Connect nas jakoś poinformowała, że coś poszło nie tak? Wiesz co? Są trzy możliwości. Pierwszy to jest taki, że to API nie zwróci 201 created, jeżeli na przykład nie wiem, brakuje przecinka i powie, co jest nie tak. Drugi to jest taki, że jeżeli nawet wszystko jest OK, ale na przykład dałeś złą konfigurację jakiejś klasy, czyli syntaktyka jest OK, ale klasy nie ma, to on też wyszuka sobie klasy. Ale trzecia opcja jest taka, że jeżeli w konektorze na przykład kopsnąłeś się w jakimś URL-u, który nie jest sprawdzany przy inicjalizacji, to dowiesz się dopiero z logu. Ale w dużo przypadków jest rzeczywiście łapane. W sensie ciężko jest wstawić konektor, który tam nie działa. Dobra, to tyle z pierwszego wyzwania naszego inżyniera. Inżynier pokazuje architektowi, w zasadzie zsynchronizował bazy, w zasadzie pisząc dwa JSONy. No i teraz mówi architekt, no super, fajnie. Tylko on trochę popatrzył na tego Postgresa i w zasadzie myślał, że Postgres będzie się nadawać jako wyszukiwarka użytkowników. Taka pełnotekstowa po tych descriptionach, no ale nie za bardzo to działa w Postgresie, więc musimy ustawić jakąś inną wyszukiwarkę, na przykład Elasticsearcha. Tutaj napisałem CQRS, już tam powiedzmy nie wchodząc w szczegóły i różne wiecie, takie wojny na skróty, skróty IT. CQRS przyjmiemy dzisiaj roboczo, że to jest po prostu taka metodologia, kiedy stawiamy dwie bazy danych, dwa modele danych. Jeden służy nam do zapisu danych, a drugi służy do odczytu danych. Jedna baza jest dobra w czymś, na przykład Postgres jest dobry w trzymaniu spójnego stanu, a Elasticsearch jest dobry w wyszukiwaniu pełnotekstowym. Jeżeli mamy CQRS-a, to musimy te dwa modele ze sobą synchronizować, żebyśmy się nie rozstrzelili. Kafka jest bardzo często używana tutaj, właśnie dlatego, że możemy sobie coś ubijać, możemy się cofać, robić jakieś eksperymenty. Musimy zachowywać spójność, czyli musimy się upewnić, że rzeczywiście, że wszystkie te dane z tej naszej bazy do zapisu dotrą do tej bazy do odczytu. Najlepiej jak najszybciej. Tutaj pojawia się taki paradygmat eventual consistency, czyli ostateczna spójność, który mówi nam, że kiedyś te dane się wyrównają, ale nie ma gwarancji dokładnie, kiedy to się wydarzy. Jest kilka wyzwań przed CQRS-em, na przykład mutacja schematów danych. Jeżeli w naszej pierwszym modelu pojawi się jakaś nowa kolumna, co ma się stać w drugim i tak dalej. No właśnie. Nasz inżynier polubił się z Kafka Connect, więc myśli sobie, okej, no mógłby to zaimplementować tak jak na tych pierwszych slajdach w Postgresie, czyli powiedzmy dopisać jakąś metodę, ale może Kafka Connect jakoś tutaj zadziała. Okazuje się, że tak. Idźmy sobie znowu do terminala. Ustawię sobie tego Elasticsearcha, na razie to będzie taki pusty Elasticsearch. Docker Compose. Żeby wam udowodnić, że on jest pusty, to zrobimy sobie jeszcze takiego curla, nie curla, tylko HTTP.
No, może jeszcze nie wstał. Dobra, wstał. Wstał, taki endpoint cut indices, on mówi, ile mamy, jakie mamy indeksy. Na razie nie mamy nic, bo też niczego się nie spodziewamy. Ale spróbujmy się zsynchronizować, dodać nasz sync do Elasticsearcha. Okazuje się, że Kafka Connect ma taką implementację, Confluent ją stworzył. Podajemy klasę Elasticsearch Sync Connector, mówimy znowu na namiary na Elasticsearcha. No i my już wiemy, że użyjemy kilku transformacji, między innymi takich, które wyciągną nam najświeższy stan obiektu. Teraz, żeby ten konektor działał w trybie exactly once, czyli żeby żadne duplikaty się nie pojawiły, możemy powiedzieć mu, co jest kluczem. Naszym kluczem jest ID i dzięki temu, nawet jeżeli jest jakieś zawirowanie na sieci, no to Elasticsearch nam zadba o to, żeby te duplikaty się nie pojawiły. Wstawmy sobie ten konektor. No właśnie, 201 created. A, gdyby tu była literówka. Pytał Szymon, powiedzmy, tutaj nie ma tego przecinka, no to 500 dostaniemy. No, dość mocny błąd, ale nie wrzucimy tutaj JSON-a, który nie działa, ewentualnie może coś nie pasować z tymi parametrami. Jakbyś na przykład w transformatach się odpalnął. To też wrzuci. Dobra, wyzwanie, nie. Jeżeli na przykład klasę popsuje, debezium, contain invalid value debezium, no nie pozwoli, a tu jest inny błąd, 400. Generalnie ciężko naprawdę wrzucić coś, co nie działa. Zobaczcie w terminalu po prawej, na dole, nasz indeks się tam pojawił, możemy sobie tam zajrzeć. Co my ostatnio wrzuciliśmy do tego MySQL-a? Okej, ktoś tutaj, Basia nas pozdrawiała z druga, więc zobaczymy, czy te pozdrowienia tam są. HTTP 9200, nasz indeks nazywa się MySQL Demo Users, robimy search i pozdrowienia. No dobra, pojawiły się nasze pozdrowienia naszej Basi, czyli rzeczywiście to wyszukiwanie pełnotekstowe jako tako działa. Pytanie, czy synchronizacja działa cały czas, na przykład update users set description równa się lubię placki. Jeżeli Basia nagle nie pozdrawia z dżuga, ale lubi placki, jeżeli zrobimy to samo zapytanie, mamy zero odpowiedzi, ale jeżeli zapytamy kto w naszym Elasticsearchu mówi coś o plackach, no to pojawi się Basia. Zobaczycie, że rzeczywiście niewiele się znowu nakodowaliśmy, a mamy Elasticsearcha, który się sam synchronizuje z bazą. Możemy oczywiście, wiecie, dodać jakieś template'y, dodać jakieś inne ciekawostki. Na razie mamy taki system, który właśnie działa w ten sposób, czyli mamy nasz Debezium MySQL Source, postawiliśmy go już poprzednio, on cały czas sobie śmiga. Dostawiliśmy Elasticsearch Sync, nasz Elasticsearch wypełnia się danymi. To, co ja często robię, kiedy stawiam takie konektory, to jest też zrzut z Kafki na jakiś stały system plików. Dlatego, że te dane Kafki, one mają, dane na Kafce trzeba traktować tymczasowo, one mają jakiś czas życia, one kiedyś znikają, a tak naprawdę taki audyt, co się działo na naszej bazie, co się zmieniało, na co i kiedy, może się przydać w jakimś troubleshootingu. Więc bardzo często dostawiam taki zrzut wszystkich danych surowych z Kafki na jakiś storage. Jeżeli firma ma Hadoopa, no to najczęściej to jest HDFS, jeżeli nie, to najczęściej idziemy do AWS S3. No i zrobimy sobie też taki eksperyment, dlatego że znowu mamy konektor, który jest idealnie pod to napisany, nazywa się S3 Sync Connector, któremu powiemy, wciągnij wszystkie topiki, które spełniają takie wyrażenie regularne, pochodzą z MySQL albo z Mongo i z bazy demo, no i wrzuć je na S3, tu jest bucket, to jest Avro. Właśnie, dane, kiedy je zrzucamy gdzieś do przechowywania na dłuższy okres czasu, najczęściej partycjonujemy, czyli przechowujemy w innych katalogach albo na S3 pod innymi prefiksami. Partycjonujemy najczęściej właśnie po czasie, w naszym przypadku codziennie będziemy tworzyć nowy katalog, date równa się i naszą datę. No i ten konektor powinien o to zadbać, tylko muszę mu dać odpowiednie credentiale i teraz znowu no właśnie. Muszę tutaj przerzucić.
Nie mam w tym kontenerze jeszcze moich credentiali, ale je sobie skopiuję. Teraz czas, żeby nagrywać, tak? Nie, bo właśnie ja zrobiłem tak, żebyście ich nigdy nie zobaczyli. Wrzuciłem po prostu, wiecie, tam do AWS-a można na 4 metody się autoryzować, więc ja autoryzuję się przez plik, więc nigdy tego nie zobaczymy. No i co dalej? A, zobaczmy rzeczywiście, że ten bucket gdzieś tam jest skonfigurowany. Jest Kafka Connect Demo, spróbujmy sobie wylistować jego zawartość. Jeżeli go wyczyściłem, wyczyścimy go, żeby tam nic nie było. Dobra, jakieś tam były śmieci, wyczyściliśmy sobie te dane, więc mamy zupełnie pusty bucket. No to ustawiamy nasz konektor, zobaczymy co on zrobi. HTTP 8083 connectors connect S3 sync i przerzucamy to jako plik. No dobra, znowu mamy 201 created, mamy dzisiaj szczęście. Jak widzicie, nasza konfiguracja tutaj wystartowała. Coś pewnie się dzieje pod spodem. Wylistujmy sobie nasz bucket. Zobaczcie, pojawił się taki katalog, taki prefix topics. W tym topics pojawiło się, no na razie nasz jeden topic, który nas interesuje, MySQL Demo Users. Tu się pojawiła data, dokładnie tak jak chcieliśmy. Czyli już mamy porządek naszych danych, codziennie będzie zakładana nowa data wzięta z rekordu z Kafki. No a tu się zaczynają pojawiać jakieś dane. No tylko to są dane w Avro, nie zobaczymy ich tak w konsoli. Znowu bardzo często, nie reklamując AWS-a, ale mają naprawdę dobrą usługę do przeglądania danych z S3, nazywa się Athena. Jeżeli stworzymy taką długą konfigurację, tabelki, długa jest dlatego, że musimy w Athenie podać cały schemat Avro. Ja go sobie wyciągnąłem ze schema registry i musimy też powiedzieć, gdzie ona leży. Nie tu. No właśnie. Jeżeli sobie stworzymy taką tabelkę, to jest taki create external table, czyli mówi nam, że to jest jakaś tylko tabelka, która ma metadane, ona nie ma danych, odpowiada jakiemuś tam katalogowi na S3 i jest przechowywana jako Avro. Pierwsze, co musimy zrobić z taką tabelką, to załadować partycję, czyli coś tam. Musimy załadować partycję, czyli powiedzieć Athenie, przeskanuj S3 i zobacz, jakie daty są zrobione. Zobaczcie, że nasza data się tutaj pojawiła. No i już możemy w zasadzie od razu podglądać te dane, które sobie zrzuciliśmy. Te dane, one się pojawią, wiecie, na razie nie ustaliliśmy żadnej kolejności, ale zobaczcie, że ten schemat jest dokładnie taki, jak mieliśmy na Kafce. Mamy nasze before, mamy after. Jeśli before jest puste, to znaczy, że to było wstawienie rekordu. Jeżeli after jest puste, to znaczy, że to było skasowanie rekordu. Mamy te wszystkie metadane. Mam też przygotowane jakieś query, którego, żeby oszczędzić czas, nie będę teraz tworzyć. To query wyrzuca nam identyfikator użytkownika, jego nazwę i jaki miał opis wcześniej, a jaki miał później. I zobaczymy, że ta Basia, kiedy się pojawiła w systemie, nie miała opisu, później zmieniła sobie na pozdrowienia z Dżuga, a później zmieniła na lubię placki. Czyli mamy taki, wiecie, zrzut danych z Kafki, który jeszcze możemy sobie wydajnie przerzucać, skanując jakieś tam kilobajty danych, bo na razie ich nie mamy dużo, ale mimo wszystko operując na partycjach, czyli przechowując je w sposób, który cały czas jest w jakiś sposób optymalny. No dobra, stworzyliśmy sobie taką konfigurację, czyli tak jak poprzednio mieliśmy dwa source'y i jednego sync'a, tak tutaj mamy jeden source i dwa sync'i, czyli nasze dane, które mamy już gdzieś tam na Kafce, przerzucamy sobie do innych systemów. Znowu nie napisaliśmy żadnej linii kodu. Ktoś napisał go za nas, ktoś go za nas przetestował, ktoś za nas upewnił się, że to działa. W zasadzie my zrobiliśmy konfigurację, która, no tą akurat trzeba by troszkę dotunować przed wrzuceniem na produkcję, ale ona po prostu działa od pchnięcia. No i właśnie, nasz inżynier jest zauroczony Kafką Connect, już wie, że w zasadzie to pozwala, wiecie, pomóc sobie w wielu rzeczach w pracy, no ale pytanie, czy Kafka Connect potrafi zrobić coś więcej niż przerzucanie danych. Na razie wzięliśmy dane z jednego miejsca do drugiego i w zasadzie przelewamy z wiaderka do wiaderka. Okazuje się, że sama Kafka Connect nie, ale jeżeli wykorzystamy inny silnik przetwarzania na Kafce, na przykład KSQL, to może to zadziałać. KSQL to jest nakładka na to Kafka Streams API, o którym wam wspomniałem na początku, czyli to takie API do pracy z danymi, które pochodzą z Kafki i wracają na Kafkę, ale w Kafka Streams trzeba pisać w Scali albo w Javie. W KSQL-u piszemy SQL-a, on jest kompilowany, ta technologia, ta topologia
strumienia jest budowana i jest po prostu uruchamiana. Czyli mamy w zasadzie taki system, wiecie, piszemy SQL-a i działa powiedzmy jak baza danych. No właśnie, ups, jest. Więc nasz inżynier myśli sobie tak, no okej, te dane już w zasadzie spływają. Jeżeli one spływają na jeden topik, a my w KSQL-u przerzucimy je na drugi topik, to być może coś będziemy w stanie zrobić. No i on dostaje takie zadanie, że jeżeli użytkownik zmieni swój adres e-mail, to na ten stary adres trzeba wysłać mu wiadomość, że te dane już, że na ten adres zmieniłeś właśnie adres na inny, więc nie będziemy ci tu już wysyłać notyfikacji. No i on sobie myśli, ok, mógłby zrobić aplikację, ale zrobi to tym razem na samej kawce. Zamiast wysyłać maila, to my sobie wyślemy to na taki endpoint restowy. Znalazłem na GitHubie takiego dewelopera Lofberg, który napisał RestSync. RestSync taki, który bierze dane z kawki i wrzuca je na dowolny restowy endpoint. Zobaczmy, czy to działa i jak to działa. Musimy ustawić naszego KSQL-a. Docker compose apt-d KSQL. On trochę wstaje. Dlatego zanim on wstanie, to przyjrzymy się temu konektorowi RestSync. RestSync konektor, zobaczcie, że on jest znowu bardzo prosty. Będzie odczytywać z takiego topika z drukowanymi literami i będzie wszystkie dane wysyłać na taki adres. Kafka demo free bisceptor.com changed mail. To znalazłem taką usługę, gdzie możemy, wiecie, wysłać sobie wiadomość, wysłać sobie komunikat po HTTP i ona wszystkie te komunikaty dla nas przez chwilę przechowa. Zobaczmy, czy KSQL wstał. Docker exec. Dobra, ruszył. Wita nas, wiecie, ładnym ASCII artem. Mało już jest czasu, więc znowu pozwolę sobie przekopiować te kwerendy, które tutaj mozolnie byśmy sobie razem tworzyli, ale sobie o nich porozmawiamy. Po pierwsze, w KSQL-u działamy na takich obiektach, które nazywają się strumienie. I teraz strumienie mogą być wejściowe albo wyjściowe. Nasz pierwszy strumień będzie nazywać się users. Tworzymy go używając topiku MySQL demo users, bo tam mamy nasze dane użytkowników, które mogą nas interesować. No i zapisujemy, że formatem jest Avro. Dzięki temu nie musimy podawać żadnego schematu. KSQL dogada się z repozytorium schematów, wie jaki jest schemat. I możemy z danymi rozmawiać używając takiego SQL-a. Na przykład stwórz strumień o takiej nazwie adres change notification przechowywany jako JSON, a docelowo chcemy opublikować JSONy, jako pobierz before email i jako recipient i połącz taki napis your email address has been changed, powinno być tu after email, dla wszystkich użytkowników, gdzie before email jest różny od after email. Takie, wiecie, prosta logika, tak byśmy to zrobili pewnie w SQL-u. Te strzałki to jest takie dobieranie się do środka obiektu, jak chyba w PHP, bo wiecie, kropka jest dość mocno zarezerwowana w SQL-u. Jeżeli ten nasz strumień sobie działa, jest napisane stream created and running, ten SQL został skompilowany do jakiejś topologii i ona gdzieś tam już się wykonuje pod spodem. Jeżeli zobaczymy, co się wydarzyło na naszej liście topików, to jeżeli się udało, to właśnie, pojawił się topik o nazwie address change notification, podejrzyjmy go sobie. Tym razem to już nie jest topik w Avro, to jest topik zawierający JSONy, więc używamy konsol konsumera Avrowego. Topik. No właśnie, dobra, musimy coś zmienić, czyli update users set, powiedzmy, że Basia zmieniła swój adres z... Basia nie, założyła konto na Gmailu. No właśnie, zobaczcie, co się stało. Na naszą kawkę wylądował komunikat, który wcześniej opisaliśmy w SQL-u. Pojawiło się pole RCPT. Niestety mamy te drukowane nazwy, bo to jest wszystko case insensitive. I wiemy, że basi@niepodam.pl musimy wysłać maila o nazwie your email address was changed to basia@gmail.com. Jeżeli zmienimy na to samo, no akurat tutaj nawet nie opublikujemy na kawkę, jeżeli zmienimy na coś jeszcze innego, pojawi się nasz nowy topik, nasza nowa wiadomość na topiku. Czyli mamy pewną logikę biznesową, którą zaimplementowaliśmy w dwóch liniach SQL-a, na znowu oprogramowaniu, które ktoś inny zbudował i ono po prostu działa, które publikuje nam na kawkę, najwyższa pora opublikować na nasz endpoint restowy.
To jest ten biceptor, który znalazłem. Super sprawa, looks awesome, bo wystarczy, że opublikujemy wiadomość gdzieś tutaj, a ona się powinna pojawić. Nie tutaj, tylko właśnie, nie tutaj. HTTP 8083 connectors. No właśnie, znowu mamy HTTP 201, znowu nam się to udało zrealizować. Teraz gdybyśmy się kopnęli w tym adresie, no to konektor nam nie powie, że się pomyliliśmy, najwyżej nie zobaczymy wyników, ale wierzę, że się nie kopnęliśmy, że się nie pomyliliśmy, dlatego że pojawiły się nasze dwa wpisy wysłane na post. Zobaczcie, że drugą naszą zmianą było to, że Basia@gmail zmieniła adres na basia123@gmail. No, wyślimy, powiedzmy, Basia chce sobie zresetować swój adres e-mail, nie chce już dostawać więcej wiadomości. Jeżeli to zadziałało, to tak, dostajemy wiadomość. Czyli znowu mamy dość ciekawe połączenie, takie powiedzmy nietypowe, które przechodzi przez Kafkę jako źródło z MySQL-a, później przez KSQL-a jako interfejs do nakładania jakiejś prostej logiki biznesowej, a potem wraca na Kafkę, żeby zostać wysłany restem. Linii kodu myślę, że napisaliśmy dwie. Ja w sensie, nie wiem, czy SQL uznajecie jako język programowania? Ja osobiście nie, ale napisaliśmy jakieś dwie linie w SQL-u, więc można pomyśleć, że rzeczywiście w bardzo krótkiej logice zawarliśmy coś, co działa. Znowu KSQL-a możemy restartować, możemy dostawić kolejny serwer. On nie będzie tworzyć duplikatów, on po prostu będzie działać. Kilka słów podsumowania. Zobaczcie, że w ciągu ostatnich 55 minut zbudowaliśmy taki niemały system, bo mamy Kafkę w sercu, mamy KSQL-a, które już były od początku, mamy dwie bazy po lewej stronie i cztery jakieś systemy bazodanowe po prawej stronie i my je wszystkie ze sobą, no może nie wszystkie ze sobą, ale w jakiś sposób z użyciem Kafki je połączyliśmy. Żaden z nich nigdy nie był tworzony do tego, żeby być łączony jeden z drugim, no ale Kafka służy do tego, żeby te systemy ze sobą fajnie łączyć. Poza tym, że wykorzystaliśmy jakieś sześć prostych konektorów, jest ich oczywiście wiele więcej. Jeżeli chcecie łączyć z Kafką systemy kolejkowe, ActiveMQ, Rabbita, Kinesisa, czy dowolny JMS, jakieś inne bazy danych, Cassandra, Redisa, SQL Server, jeżeli chcecie zrzucać dane albo pobierać dane właśnie z HDFS-u, czy chcecie je wrzucać do Azure'a, czy może bezpośrednio do Google'a, do BigQuery, czy może jakieś takie ciekawsze w stylu właśnie REST, WebSockety albo AWS Lambda. Można jest taki konektor, który na każdy komunikat wywoła Lambdę z tymi parametrami Splunk. Możemy też odczytywać dane z Twittera. Jest kilka takich, wiecie, egzotycznych. Możemy na przykład podłączyć się do serwisu, który zrzuca nam transakcje blockchainowe i je sobie publikować przez Kafkę. Możemy się dobić do Bloomberga, to jest taka agencja informacyjna, i ściągać newsy od nich, wiedzieć pierwsi, co się dzieje na świecie. Także tych konektorów jest dużo. Pisanie ich nie jest przesadnie skomplikowane. To jest implementacja kilku klas i w zasadzie wszystko działa. Kafka Connect ma kilka mocnych stron. To, że tych konektorów jest mnóstwo, że ktoś inny je pisze, utrzymuje i w zasadzie możemy bardzo szybko zbudować system, który po prostu działa. Jest niski próg wejścia, bo nie musimy umieć programować. W zasadzie wiele konektorów ma bardzo dobrą dokumentację z przykładami. Czasami wystarczy, wiecie, przekopiować, zmienić trzy zmienne i po prostu działa. Mamy HA, mamy wysoką dostępność od ręki, możemy tych Kafka Connect dostawić sobie bardzo dużo. Krzysztof będzie opowiadać o Kubernetesie. Kafka Connect jest super do wdrażania na Kubernetesa, bo nie ma żadnego stanu. Swój stan opiera o Kafkę, więc możemy tych Kafka Connect ustawić sobie 10. Jeżeli nie mamy już to przerzucać, możemy zmniejszyć do jednego. Ten klaster sam będzie się balansował. Dzięki temu, że używa Kafki jako swojego storage'u do konfiguracji i do przechowywania synchronizacji. Kafka Connect ma kilka słabych stron, warto być ich świadomym. Po pierwsze, nie ma standardu na monitoring. Tak jak monitoring tych synków naszych destynacji jest dość prosty do zrealizowania, tak monitoring tych źródeł, on zależy od implementacji. Trzeba się zaprzyjaźnić z JMX-em i zobaczyć, co tam gra, czasami przy jakiejś aktualizacji te MBiny JMX-owe się zmieniają i się robi bałagan. Nie, nikt o tym nie pomyślał, kiedy to tworzyli i niestety działa, powiedzmy, różnie. Trzeba z tym ostrożnie.
Praca z Kafką Connect wręcz wymusza to, żeby się zaprzyjaźnić z Kafką samą i z Avro. Tam wiele danych leci binarnie. Do takich ćwiczeń, które zastosowaliśmy dzisiaj, te takie podstawowe polecenia są wystarczające, ale jeżeli chcemy gdzieś tam wchodzić głębiej, to prędzej czy później nauczymy się całego toolsetu Kafki, łącznie z takim odzyskiwaniem danych i tak dalej. Poza tym Kafka Connect jest takim systemem klasy, ja to tak mówię, 80 na 20. Czyli 80% rzeczy zrobimy od ręki, w zasadzie napiszemy i działa, ale jeżeli mamy coś nietypowego do zrobienia, to albo będzie trudno, albo będziemy musieli nakodować jakieś rzeczy. Możecie poszukać w internecie, że kilka firm było na Kafka Connect, było bardzo zadowolonych, ale później z tego wyszli, bo ich implementacje zaczynały być tak specyficzne, że utrzymywanie swojego forka, który musiał się synchronizować z upstreamem, było na tyle skomplikowane, że w zasadzie wyszli z Kafka Connect i są szczęśliwsi bez tego. Na po prostu aplikację, która odczytuje z Kafki albo wrzuca do Kafki. Czyli takie na customowe aplikacje w Javie czy w Pythonie, które rozmawiają z Kafką tym klasycznym protokołem. I na przykład przechowują stan gdzieś indziej, w jakimś SQLite, jakichś takich bazach chmurowych i tak dalej. No właśnie, zostawiłem ten scyzoryk z pierwszego slajdu, bo mam nadzieję, że Was przekonałem, że Kafka Connect to jest taki scyzoryk. W sensie nie zawsze go użyjemy, ale dobrze wiedzieć, że on jest i jak trzeba, to dobrze go wyciągnąć i go zastosować, bo ma bardzo dużo możliwości. Nie do wszystkiego się nadaje tak po prostu od razu, ale warto go mieć jako taki scyzoryk, wiecie, scyzoryk inżyniera. Czyli czasami zamiast po prostu podchodzić do kodu, można zobaczyć, a może ktoś to zaimplementował za nas i możemy to mieć za darmo. I dlatego czuję, że Kafka Connect, mam nadzieję, że też to poczuliście, jest takim właśnie scyzorykiem w rękach inżyniera w IT. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli będziecie chcieli poeksperymentować, to na GitHuba wrzuciłem wszystkie te ćwiczenia, łącznie z poleceniami, które, z częścią poleceń, które dzisiaj pokazywałem. I mam nadzieję, że macie jakieś pytania. Szymon już miał, mam nadzieję, że pojawi się ich jeszcze kilka. Dzięki bardzo.